Dawno, dawno temu, za pięcioma górami i za jedną rzeką, w starym zamczysku żyła sobie księżniczka Stasia i 50 krasnoludków. Pewnego dnia kierownik krasnoludków przybiegł z krzykiem do komnaty księżniczki i woła od progu. Stasiu, Stasiu! Stasiu, Stasiu! Co się stało, Eustachy? Krasnoludek Zbigniew najadł się grzybów i robił się cały zielony. O nie, dzwońmy natychmiast na pogotowie. Księżniczko, oszalałaś? Mamy dopiero 16 wiek. Użyjmy tej złotej kuli, którą znalazłaś u babci na strychu. Podobno możesz spełnić 3 życzenia. No tak, ale ja już wykorzystałam 2 życzenia. Zawahała się księżniczka. A chciałam jeszcze karoce z drewnianymi felgami. Księżniczko, uratuj Zbyska. Obiecuję ci, że zbudujemy ci taką karocę, że nawet mucha nie siada. Księżniczka wyjęła z pawlacza złotą kulę, wytarła ją szmatką i zawołała. Kulo, życzę sobie, żeby Zbigniew był zdrowy jak ryba. Zachuczało, zatrzęsły się meble, słoik z ogórkami spadł z komody, zgasło światło. Chłopaki, idźcie zobaczyć, co ze Zbigniewem. Zawołała Stasia. Po kilku chwilach Eustachy wrócił z rybą na rękach. Resztę swoich dni krasnolud Zbigniew spędził w słoiku po ogórkach. Nie mógł już chodzić z kolegami na grzyby, ale przynajmniej był zdrowy. Koniec.